Cześć, tu Ernest! Wracam do Was z kolejną porcją ciekawostek ze świata Fortnite. Dzisiaj przekażę Wam najnowsze informacje na temat 6. sezonu i nie tylko! Światło dzienne ujrzały tony nowości, dlatego zaczynajmy! Najpierw rzućmy okiem na Nexusa. Ostatnio stał się bardziej fioletowy, a zagięcia rzeczywistości są gęstsze niż kiedykolwiek. Portale za to są głośniejsze i ich kolor również zmierza ku fioletowemu, a same wiązki energii wyglądają jakby dosłownie się szarpały o swoje istnienie. Jednak to nie wszystko. Słuchajcie, Epic Games, twórcy Fortnite, dali nam znać, co z eventem w tym sezonie, a raczej w przyszłym. Posłuchajcie sami. Finał kryzysu punktu zerowego. Sezon 6 w rozdziale 2 zaczyna się 16 marca od wybuchowego finału wydarzeń z sezonu 5. Po rozpoczęciu nowego sezonu rozegrasz końcowy etap misji agenta Jonesa w finale kryzysu punktu zerowego. Skutki tego wydarzenia bez wątpienia zmienią oblicze znanego nam świata. Bez obaw. Finał kryzysu punktu zerowego to wydarzenie dla jednego gracza i możesz w nie zagrać po pierwszym zalogowaniu się podczas sezonu. Tak jest, będzie event, ale na start sezonu 6. To nietypowe rozwiązanie, ale myślę, że to bardzo dobry pomysł. Każdy będzie mógł ten event przeżyć samemu po wejściu do gry po raz pierwszy w 6. sezonie. Nie będzie takich sytuacji, że kogoś nie wczyta czy coś, albo po prostu nie będzie mógł grać, bo będzie pewnie można wejść kiedykolwiek. Minusem niby jest to, że najpierw ten sezon trzeba będzie pobrać, a kto wie ile będzie ważył. Ale myślę, że warto, ponieważ od razu po evencie, który będzie super, wskoczymy do gry w 6. sezonie. Bez czekania całej nocy. Najlepsze jest to, że tym razem wcielimy się w protagonistę eventu, samego agenta Jonesa. Nie będziemy już tylko widzami jak w większości poprzednich eventów. To będzie taka mieszanka, kilka scenek oraz kilka momentów, w których my przyjmiemy kontrolę. I nie mogę się tego doczekać. Jest szansa na to, że będziemy mogli skorzystać z jego urządzenia, albo przynajmniej przeskoczyć między różnymi rzeczywistościami i odkryć tajniki Nexusa i prawdopodobnie agencji, dla której pracuje Jonesy. Wojna o Nexus przeciw Galactusowi była dopiero drugim tego typu interaktywnym, ogromnym eventem i twórcy gry zdecydowali się ten format powtórzyć. Co ciekawe, poza tym, że sam punkt zerowy kolorem przypomina kostkę Kevin, nawet zdjęcie z posta twórców gry przypomina to zdjęcie, które było do eventu z kostką Kevin z 6. sezonu rozdziału 1. W tamtym evencie po raz pierwszy mogliśmy ujrzeć tak zwany świat pomiędzy. I oczywiście nie chodziło o jakąś pomiędzy, tylko o to, że punkt zerowy łączy Fortnite z wieloma innymi światami. Cokolwiek się wydarzy w tym evencie, będzie miało ogromny wpływ na wyspę i fabułę Fortnite. O ile nie znamy jeszcze konkretów na temat sezonu 6, ani tego wydarzenia, w sensie, że co się dokładnie wydarzy, jedno jest pewne, to będzie niesamowite. I mam nadzieję, że Jones utknie w pętli, bo chciałbym zobaczyć jego skina. Tutaj chciałbym na moment zapozować i podziękować za wasze wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. Jeszcze raz dzięki wielkie za wsparcie. Pamiętajcie, aby przed rozpoczęciem nowego sezonu wykonać wyzwania i wykorzystać złoto. Twórcy gry zachęcają nas do wyzerowania swoich oszczędności poprzez obniżkę cen egzotyków. Stały się one wczoraj niemalże o połowę tańsze. Poza tym Batman ujawnił nam kilka sekretów na temat 6. sezonu. Mogliście już u mnie usłyszeć o nadchodzącej serii komiksów Batman Fortnite punkt zerowy. W skrócie, na przestrzeni kilkunastu tygodni, począwszy od 20 kwietnia, wyjdzie seria komiksów składająca się z 6 części. Komiksy te będą opowiadać o przygodach Batmana i znanych mu osób z jego świata na wyspie Fortnite. Z artykułu autorstwa IGN na temat tego komiksu dowiedzieliśmy się, że wydarzenia przedstawione w tych komiksach będą miały miejsce w tym samym czasie, co Fortnite w 6. sezonie. Co oznacza, że w komiksach będą aktualne zmiany z gry i na odwrót, w grze będą widoczne różne elementy związane z działalnością Batmana i spółki. Żeby nie było, karnet bojowy i 6. sezon nie będą jedynie o Batmanie i komiksie. Te komiksy będą uzupełnieniem. Ale to już wiedzieliśmy. Wspominam o tym, ponieważ ostatniej nocy na jaw wyszło kilka nowych, soczystych informacji, które poznałem dzięki szynie z Twittera. Ostatnie wycieki ujawniły nam opisy wszystkich 6 części. I najlepsze jest to, że dotyczą one również 6. sezonu. Posłuchajcie tego. Opis 5. części komiksu zdradza nam, że Batman i inne postacie zwiedzą podziemny kompleks wyspy, który okaże się być kluczem do ucieczki z pętli. To będzie miejscówka, której nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć w grze. Odkryją również tajemnice dotyczące historii i wewnętrznego funkcjonowania świata Fortnite. Cytuję fragment opisu komiksu numer 2. Pętla Fortnite jest czasem, resetującym się co 22 minuty, gdzie mieszkańcy wyspy tracą pamięć i są zmuszeni do walki na śmierć i życie. Niezłe, co nie? A to dopiero szczyt góry lodowej. Wiemy też, że Batman rzeczywiście zdoła uciec z pętli. I okazuje się, że postacie takie jak Eternal Voyager, Bandelet, Magnus, Paluchrybny i kilka innych również uwolnią się z pętli. A tak się stanie prawdopodobnie dzięki Batmanowi.
Batman wraz z taką ekipą będzie zwiedzał wyspę poza pętlą. W ostatniej, 6 części komiksu dowiemy się, kto stoi za, w cudzysłowie, wstrząsającymi światem wydarzeniami na wyspie. Co podpowiada nam, że w 6 sezonie dalej będą zachodzić dziwaczne zmiany. Ale nie same z siebie. Może chodzi o 7 albo UR? Zobaczymy. W tej części też Batman wróci do swojego świata. Światło dzienne ujrzały również niektóre okładki komiksów. Pierwszą część już znaliśmy. Tak za to prezentują się obie okładki drugiej części i trzeciej. Widać na nich nowego Batmana i nie tylko. Przypominam, że w każdym oddzielnym egzemplarzu komiksu, czy to fizycznym, czy to cyfrowym, będzie unikalny kod jednorazowego użytku. Za wpisanie kodu do Fortnite z komiksu numer 1 będzie do odebrania skin nowej Harley Quinn, a za wpisanie wszystkich 6 kodów będzie wyjątkowy skin Batmana w ulepszonej zbroi. Nie znamy jeszcze reszty nagród, ale z opisu jednego z komiksów można wyczytać, że Batman napotka na wyspie śmiertelnego i znajomego płatnego zabójcę. Według niektórych ten opis pasuje idealnie do Deathstroke'a, który pochodzi ze świata Batmana i jest płatnym zabójcą. Myślę, że byłby super skinem i mógłby mieć styl bez maski. Jeśli chodzi o niego, to może się okazać, że będzie on jedną z komiksowych nagród, albo nawet skinem z karnetu jak Mando czy Predator. Nowa wersja Kobiety Kot prawdopodobnie również będzie jedną z nagród. Tak samo jak Harley Quinn i Batman, to będą nowe skiny, nie style. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia poznacie w tym materiale. Na koniec filmiku zachowałem dla was najciekawsze fragmenty opisów komiksów. Więc tak. Batman jest uwięziony na wyspie, niezdolny do mówienia i bez wspomnień. Czy największy detektyw świata ucieknie z tej pułapki, jeśli czas sam w sobie się resetuje co 22 minuty? Batman uwolnił się z pętli i bezustannej bitwy. Teraz na wolności, zwiedzając wyspę bez ograniczeń, największy detektyw świata odkryje sekrety o świecie Fortnite, które nie zostały jeszcze nigdy ujawnione. Batman i jego towarzysze przedostają się do bazy głęboko pod ziemią wyspy. W desperackim polowaniu na ucieczkę z pętli odwiedzą miejsca, które jeszcze nie były widziane w grze, z sekretami odkrytymi jedynie przez Batmana. Po drodze odkryją tajemnice dotyczące historii i wewnętrznego funkcjonowania świata Fortnite i stawią czoła zdradzie jednego z nich, wówczas gdy nasza historia toczy się ku wybuchowej konkluzji. Wszystko się sprowadza do tego. Batman i Kobieta Kot mają szansę na powrót do swojego świata, ale aby się mogło udać, muszą wrócić do pętli i zabrać stamtąd kogoś, kto jest kluczem do ich ucieczki. Harley Quinn. Chce jednak ona odejść z przytupem. I kto stoi za wstrząsającymi światem wydarzeniami naszej historii? Dowiesz się, a konsekwencje tych wydarzeń będą przeogromne dla światów Fortnite i DC. No nie mogę się tego doczekać. Jestem ciekaw, co takiego się wydarzy na wyspie. Co ciekawe, to opisy zdradziły nam również, że wyspa Fortnite istnieje też poza pętlą, gdzie panuje spokój, nie ma burzy i tak dalej. Poza tym to mam nadzieję, że Batman dotrze do agencji UR, która stale ma wyspę na oku, a jeden z jej agentów porywa ludzi. No, pozostało nam tylko czekać. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.